Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilgar. Cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z Kuchni Studenta. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie chicken burgera, czyli tak naprawdę kanapkę z kurczakiem, która ta kanapka wygląda jak burger, bo akurat mam mięso drobiowe, a mięso drobiowe jest tańsze od wołowego, więc dzisiaj zrobimy sobie hamburgera z kurczakiem. Jakkolwiek to źle nie brzmi, to myślę, że będzie ciekawie, więc zapraszam do oglądania. Dobra, moi drodzy, do naszego dzisiejszego przepisu potrzebujemy pierś z kurczaka, w moim przypadku 160 gramów, podzielimy to jeszcze na dwa i będziemy mieli dwa takie fajne kawałki, pomidor, cebula, jakąkolwiek, jaką chcemy, tylko kawałek tego użyjemy, sałatę, do tego jakiś sos, wiecie, albo majonez, ketchup, musztarda, sos trzcząskowy albo coś, ja dzisiaj sobie sam zrobię z jogurtu i czosnku, ale sosu nie wliczam cenę, bo każdy z was to cokolwiek innego zrobi, bułkę i ser, więc bardzo banalna rzecz. Zaczynamy. Zaczniemy wyjątkowo od naszego kurczaka. To jest 160 gramów tak naprawdę, więc ja sobie to mniej więcej podzielę na dwa. I myślę, że mniej więcej teraz, jak to rozklepię, będę miał dwa fajne, takie rozbite kurczaki, bo to będziemy jeszcze bić, które mniej więcej będą właśnie wielkości naszej bułki. Kiedy już nasze obydwa kawałki są tak mniej więcej rozklepane na wielkość naszej bułki, jest idealnie. Bawimy się teraz w przyprawy, przyprawiamy tak jak chcemy. W moim przypadku trochę soli, trochę pieprzu, szczypta papryczki czerwonej oraz dosyć spora szczypta złocistej przyprawy do kurczaka. Takie mięsko na razie sobie zostawmy na bok, niech ono sobie tam dojdzie. Dobra, moi drodzy, z cebulą jest bardzo mało do roboty, odkrajamy tą dupkę. I najczęściej w świecie, co nas obchodzi, to to, że w moim przypadku przynajmniej robimy tak około centymetrowe krążki. I nic więcej. Tyle na razie wystarczy. To samo robimy z tą cebulą. Ja sobie połączę dwie cebule, bo dlaczego by nie? Takie krążki, moi drodzy, rozdzielamy po prostu i wkładamy, moi drodzy, do wody. Cebula w wodzie traci troszeczkę swojej intensywności. Pozbędziemy się takiej jednej błonki. I pomimo tego, że tracimy trochę w smaku, a już mi się płakać chce, to cebula będzie dalej bardzo fajna, bardzo fajnie chrupiąca. Więc polecam wszystkim właśnie taką cebulę włożyć na jakiś czas do wody, zanim ją tak naprawdę podamy w hamburgerze. Przynajmniej ja tak lubię. No i teraz bawimy się w pomidory. Tak naprawdę pomidory robimy tak, jak kto woli. Więc tutaj nie ma żadnego widzimisię. Wydaje mi się, że trzy takie kawałki starczą, reszta będzie na następny raz. No i oprócz tego mam jeszcze do przygotowania tylko i wyłącznie sałaty. Oczywiście wszystko wcześniej przepukajmy. Sałaty robimy tyle, ile chcemy. Ja zrobię tak, żeby mieć mniej więcej dwa kawałki na wielkość naszej bułki. I tak naprawdę to wszystko. Jeszcze sos. W moim przypadku sos to będzie naprawdę istnieje banalna rzecz. Oczywiście te pomidory możemy sobie popieprzyć, posolić jak kto woli. Ja sobie zrobię sos, moi drodzy, czosnkowy bez majonezu, czyli po prostu jogurt z czosnkiem przyciśniętym przez takie te urządzonko i nic więcej. Naprawdę ja coś takiego lubię, wolę to bardziej niż ketchup i inne rzeczy, więc dlaczego by nie. Na dwie, moi drodzy, duże łyżki jogurtu naturalnego, albo nawet na 2,5 dam, tak żeby było troszeczkę słabiej. Jeden cały ząbek czosnku. No i coś takiego po prostu wymieszać. Może to przez to, że uwielbiam jogurt naturalny albo coś, ale w ogóle tego nie przyprawiam. Ewentualnie trochę pieprzu i nic więcej. I kiedy wszystko mamy już tak naprawdę gotowe, idziemy na patelnię i zaczynamy to wszystko składać w jedną całość. Moi drodzy, na naszej patelni rozgrzewamy olej i na ten olej na samym początku dajemy naszą bułkę. Na samym początku smażymy od dołu, tak żeby się fajnie zarumieniła, troszeczkę przypiekła, a za chwilkę przejdziemy do naszego mięsa. Tak naprawdę mięso, jak i bułkę można by było robić naraz, ale ja specjalnie dla was zrobię to osobno. Jak chcecie, to możecie wrzucić mięso i bułkę naraz. Dosyć logiczne, chyba nie muszę wam takich rzeczy mówić. Kiedy nasza bułka już jest z jednej strony leciutko chrupiąca i troszeczkę się nam przyrumieniła, oczywiście ją odwracamy i robimy to samo od środka. Kiedy nasze bułki są już leciutko przyrumienione z obydwu stron i są naprawdę chrupiące, ściągamy je i dajemy nasze mięso. Mięso wrzucamy na bardzo dużą patelnię, a następnie zmniejszamy ogień i przez około 2 do 3 minutek właśnie takiej grubości kurczaka z każdej strony. Dobra, moi drodzy, tak więc kiedy wszystko mamy gotowe, zaczynamy. No, zaczynamy oczywiście od naszej podstawy w naszej bułce. Na naszą bułkę dajemy już wcześniej przygotowaną sałatę. Na tą sałatę, moi drodzy, dajemy sos. Wolę tak robić, ponieważ kiedy daję sos prosto na bułkę, to ta bułka się już nie staje tak naprawdę chrupiąca. Sosu tyle, ile chcemy rozprowadzić ładnie, żeby było dobrze. Na to dajemy plasterek sera. Na to dajemy, moi drodzy, mięsko, żeby ser się również od tego mięska trochę nam rozpuścił. Na to dajemy sobie pomidorki. Na to teraz dajemy sobie naszą przygotowaną już cebulkę, od której właśnie takie błonki mamy sobie, moi drodzy, pozdejmować. Tak więc takie błonki cebulowe, jak się wam pojawią w tej wodzie, to zdejmijcie. Bez tego cebula jest po prostu lepsza. Teraz możemy sobie to leciutko popieprzyć tylko.
Na takie rzeczy, moi drodzy, idzie właśnie teraz sos, żeby później złapać naszą sałatę i inne rzeczy, żeby nam się to wszystko nie zniszczyło. Ten sos działa jak swego rodzaju taki budulec, taki klej. Więc to jest ważna rzecz. Na to sałata, na to kurczak, na to teraz ser. Leciutka, dosłownie taka maciupieńka ilość sosu. Możemy dać nasz pomidor, skoro nam jeszcze został. No i na to jeszcze nasze cebulki. No i to wszystko, moi drodzy, zakrywamy. No i właśnie tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście trochę sosu mi się wylało, ale wygląda artystycznie. Moi drodzy, nasz ciśnięty już burger jest gotowy. Gwarantuję Wam, że smakuje 500 tysięcy razy lepiej niż wygląda. Oczywiście można by to było zrobić ładniej, ale ja nie jestem youtuberem, który robi ładne jedzenie, bo robię jedzenie dla siebie, żeby się najeść. Chociaż ładne jedzenie też jest fajne, więc będziemy pewnie też takie robić. Ale mniejsza z tym. Nasz przepiękny burger jest już gotowy. Przyznaję się bez bicia, że troszeczkę za dużo sosu użyłem, troszeczkę za dużo, ale jako tako, moi drodzy, no to myślę, że czas to wszystko spróbować, bo jest super. Ale pachnie mnie. O, kurde, aż cieknie. Uwielbiam. Po prostu coś takiego jest przepyszne. Oczywiście można zrobić wersję, moi drodzy, z panierką, kiedy kurczak robicie w panierce. Ale ja osobiście już od tak dawna nie jadłem niczego w panierce, że przyzwyczaiłem się do takiego kurczaka i tego typu burgery po prostu uwielbiam. Można powiedzieć również, że jest to zdrowy burger. Jogurt naturalny, same dobre warzywa, kurczak. Bułkę zamienić na jakąś bardziej ciemną i już by było tak, że kurde, jeszcze na oleju kokosowym jakbym robił to już w ogóle, to by wszyscy mówili, że fit ekstra super odcinek. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że ten burger Wam się podobał. Zostawcie zawsze łapkę w górę, jeśli Wam się spodobało. Zostawcie swój komentarz, może macie jakieś własne propozycje, co ciekawego chcielibyście u mnie na odcinku zobaczyć. Nie jestem brudny, mam nadzieję. Potem będą jakieś memy śmieszne, albo nie wiadomo co. Więc dzięki bardzo wszystkim za oglądanie, dzięki bardzo wszystkim za miłe słówka, dzięki bardzo za to, że tyle Was jest, bo ta seria mnie zaskoczyła. Ta seria była zrobiona dla zabawy, miał być jeden odcinek, a zostało jak zostało. I jest super. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że Wam się to podobało. Ja Wam życzę miłego dnia. Piszcie swoje propozycje również w odcinku. Zapraszam na Facebooka, link w opisie. Tam zawsze macie te odcinki kilka godzin wcześniej. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa.